Chciałabym się z Wami podzielić świadectwem życia z Bogiem. Odkąd się narodziłam na nowo. Oczywiście nie będę Wam całego życia opowiadać, całego półtorej roku czy tam ile. Dlatego jakby będę trochę skakać po tematach, bo chciałabym takie kluczowe rzeczy Wam powiedzieć. Jedną z takich kluczowych rzeczy było to, że jedną z pierwszych rzeczy, które musiałam zrobić, jak przyszłam tutaj do kościoła, jak poznałam Jezusa, to w ogóle musiałam zdziecinnieć. To była jedna z pierwszych rzeczy. Bo ja, wiecie, ja w swoim życiu nigdy nie byłam dzieckiem. W takim życiu, w świecie. Kiedyś Duch Święty mi pokazał, że jak miałam 4 lata, to już wtedy przestałam być dzieckiem. Dlatego, że wtedy po raz pierwszy moja mama nakrzyczała na mnie za to, że nie zaopiekowałam się moim bratem i nie wiedziałam, gdzie on jest. A byliśmy razem na podwórku. I Duch Święty mi pokazał, że ja od tego czasu przestałam być dzieckiem. Dlatego pierwsze, co musiałam zrobić, jak tu przyszłam, to zdziecinnieć. I powiem Wam, że w ogóle miałam wtedy taką wizję na uwielbieniu w kościele. Dzieliłam się już nią, ale podzielę się jeszcze raz. Bo ona tak mi w ogóle zapadła w pamięć i w ogóle powiem Wam, że przez to życie z Bogiem po tym czasie ja w ogóle zapomniałam o tej wizji przez jakiś czas. I teraz jak sobie przypomniałam, to w ogóle zobaczyłam przed sobą wielki mur. Ja byłam mała wobec tego muru, ale za tym murem był potężny Bóg. Dla tego Boga ten mur był po prostu taki. Ten mur był taki. Ja wtedy, wiecie, wyciągnęłam po prostu swoje ręce, tak jak dziecko wyciąga do ojca. I w ogóle widziałam, jak Bóg mnie bierze po prostu przez ten mur, w ogóle wiecie. To było dla mnie takie niesamowite, że ten mur, w ogóle ten problem, bo ten mur w ogóle symbolizował jakikolwiek problem, wydawał mi się taki wielki. A okazało się, że w ogóle w oczach Boga to jest, przepraszam, ale taka pierdoła w ogóle, to jest nic. Druga rzecz, jakiś czas temu Artur tutaj wspomniał na nabożeństwie o tym, jak byłam uwalniana z religii w trybie przyspieszonym. I tak, jednym z momentów tego uwalniania było właśnie to, kiedy tam zaczął sobie śpiewać pioseneczkę, niech będzie przeklęty przy Najświętszy Sakrament. Ale był drugi moment, właściwie były trzy takie kultowe, kluczowe momenty. Drugi był taki, kiedy było nabożeństwo na dworzu i w ogóle dostałam przekonanie, żeby wyjść podzielić się świadectwem uwolnienia z religii. Zdradzę Wam tajemnicę, że kiedy składałam świadectwo uwolnienia, jeszcze nie byłam wolna. Ale złożyłam świadectwo uwolnienia. I ja po prostu... Słucham? Tak, przez wiarę. I ja po prostu wiem, że wiem, że wiem, że w tym momencie, kiedy składałam świadectwo, byłam uwalniana. No a trzeci moment to na grupie domowej w Nowym Dworze Mazowieckim, kiedy zaczęto rozmawiać o Janku Cwajce. Tam też wiele złomy godzinę. Prawie. Więc to jest też takie, wiecie, że w ogóle warto składać świadectwa, nie? Bo to nas buduje, nas samych, którzy składamy świadectwa i nas uwalnia. Jedna taka z ważnych rzeczy jest, co chciałam powiedzieć, że wszystko, co trwałe, wzięłam w swoim życiu, nie wzięłam w kościele. Wszystko, co trwałego wzięłam w swoim życiu, wzięłam w komorze. Wiecie, w ogóle w kościele my dostajemy namaszczenie, które ja łamie jarzmo. Ale to nie jest załatwiona robota. Jeżeli chcesz, żeby rzeczy w twoim życiu były trwałe, to w ogóle musisz do Boga z tym iść. Wiecie, bo ja też przejechałam się na tym, że gdzieś tam jakby pewne tematy zostawiałam. Na przykład widziałam coś, no ale stwierdziłam, no co, w kościele zostało powiedziane, powiedziałam na to amen, no to zostawiam, nie? Jakby, wiecie, w ogóle zaćmienie mózgu, nie wpadłam na to, że przecież, że w ogóle muszę coś z tym zrobić, nie? No tak. I w ogóle jakby teraz jestem pewna, że nie ma czegoś takiego, że w ogóle w kościele coś usłyszysz i to już jest załatwione. No w ogóle nie. Głupota. Musisz przyjść do Boga. No, no nie ma innej opcji. Chciałam też się podzielić tym, jak zmieniły się moje relacje z innymi ludźmi. Ja w ogóle, wiecie, ja byłam osobą bardzo odrzuconą, poniżoną i tak dalej. Taka rzecz, która ostatnio mnie bardzo wzruszyła. W ogóle to było dla mnie takie dziwne. Przytuliłam ostatnio Anitę. I w ogóle łzy mi zaczęły lecieć, że się za nią stęskniłam, bo z nią mieszkałam. I to było dla mnie takie dziwne, że ja w ogóle potrafię płakać. Wiecie, jak byłam dzieckiem, to oczywiście, że płakałam tęskniąc za kimś, ale później to w sobie zabiłam. Świat to we mnie zabił. I ostatnio to było takie, takie niesamowite w ogóle, że ja się rozpłakałam, bo się za kimś w ogóle stęskniłam. W ogóle potrafię tęsknić. To jest niesamowite. Kolejną relacją, która
jak już w ogóle postanowiłam ją podjąć, bardzo zmieniła moje życie. Relacja z kochaniutką Agatunią. Słuchajcie, ja kiedyś myślałam, że Agata to cały czas ma jakieś myśli na mój temat. W ogóle bałam się jej. I tak miałam. Ale pewnego dnia podjęłam decyzję, ja też jestem świadoma, czemu tak miałam. W ogóle dużo trudniej było mi się zbliżyć do Agaty niż do Artura, z uwagi na to, że ze strony mamy miałam większą ranę niż ze strony taty. Po prostu. Ale podjęłam decyzję, że w ogóle chcę pobliżyć do Agatki. No i powiem wam, że jestem w ogóle w szoku z tego, co z tego wyszło. Bo się okazało, że Agata jest kochana i ekstremalnie normalna. W ogóle kocham cię, Agatka. No a kolejną osobą, z którą powiedzmy przez chwilę zepsuła się moja relacja. Czy może zepsuła to jest złe słowo, oziębiła się. Jest oczywiście Norbuś. Natomiast dobrze jest pokutować. No i oczywiście moja relacja z Norbim już jest spoko, super. W ogóle Norbert, uważam, że jesteś moim przyjacielem. Nie boję się tego powiedzieć. To są dla mnie wielkie rzeczy, wiecie? Bo ja, która kiedyś w ogóle... Ja się w ogóle bałam przyjaźnić. W ogóle dla mnie zaprzyjaźnić się po tym, jak mnie ludzie w życiu poranili. I pamiętam w ogóle w podstawówce, takie jakby taka największa zadana mi rana. W podstawówce miałam taką koleżankę i ona przez jakiś czas udawała moją przyjaciółkę. Ja jej mówiłam różne rzeczy, a potem okazało się, że ona jest fałszywa i że w ogóle idzie i te rzeczy mówi innym. W ogóle zadała mi ranę. Bałam się przyjaźnić. Ale powiem wam szczerze, że w ogóle takich przyjaźni, jakie mam teraz, w ogóle nigdy nie miałam. Tak wolna w ogóle, jak jestem teraz, to nigdy nie byłam. Nie ma opcji. Kolejnym tematem jest przyjmowanie łaski. W ogóle to jest niesamowite. Ja według swoich naturalnych umiejętności jestem twarda. I w ogóle dużo mogę znieść. I to mnie zgubiło w pewnym sensie, na jakimś odcinku życia z Bogiem. Dlatego, że jakby, wiecie, gdzieś tam widziałam na przykład jakąś rzecz, którą muszę w sobie zmienić i zamiast po prostu przekląć to i w ogóle przyjąć łaskę, że tak już nie ma, to ja się spinałam. Że ja teraz muszę sobie z tym poradzić, w ogóle muszę sobie z tym poradzić, poradzę sobie z tym. A to w ogóle, ludzie, po pierwsze to mnie w ogóle męczyło, a po drugie to nigdy nie byłam w stanie swoimi siłami zrobić tego do końca, no nie ma opcji. Aż w którymś momencie znowu zaćmienie mózgu minęło, zatrybiło mi. W ogóle ja, przecież mogę to przekląć i przyjąć łaskę. To było dla mnie tak odkrywcze, w ogóle wiecie. Kolejnym tematem jest głoszenie Ewangelii, poruszane już dzisiaj. Wiecie, wielu z was widzi mnie w różnych sytuacjach, kiedy głoszę Ewangelię, wielu z was widziało ten filmik, który miał tam dużo wyświetleń, ale niewielu z was wie, co mi wtedy towarzyszy. Bo to się fajnie ogląda, nie? Że wyszła tam, o, powiedziała Ewangelię w ogóle w autobusie czy w tramwaju, nie? Chcę się z wami podzielić tym, że kiedy po raz pierwszy chciałam głosić Ewangelię w autobusie, to stchórzyłam. Stanęłam już tak, jak chciałam stać, żeby głosić i stchórzyłam. Nie odezwałam się. W ogóle lęk wziął nade mną górę. Powiem wam więcej, kiedy nagrywałam ten filmik, żeby właśnie z zamiarem wstawienia go później na Facebooka, również się bałam. Przecież w tym kościele wielokrotnie było powiedziane, że odwaga to nie jest brak lęku, to jest działanie pomimo lęku. I pomimo tego, że ja odczuwałam ten lęk, to ja postanowiłam w ogóle nie. Będę głosić Ewangelię. Ostatnio byłam w Galerii Młociny z Kamilem i z Andrzejem. I w ogóle, to też jest ciekawe, ja nigdy nie oglądałam Top Model. W ogóle nigdy tego nie interesowało mnie to jakoś. Ale ostatnio zaczęłam sobie oglądać jakieś takie zajawki, coś tam sobie oglądałam. I w ogóle jesteśmy w tej galerii, w ogóle na lodach byliśmy. Patrzę, kto stoi za mną. Mówię, no niemożliwe. No patrzę, no modelka z Top Model, nie? No mówię, w ogóle jaka jazda. I powiem wam, że też odczuwałam lęk. Z jednej strony miałam pragnienie, żeby jej głosić, ale z drugiej strony odczuwałam lęk. I w ogóle to było tak. Wyszliśmy, już podjęłam decyzję, że nie będę jej głosić. W ogóle idę z tym Kamilem i Andrzejem i w ogóle w którymś momencie oddaję torebkę. W ogóle nie, no przecież ja jej w ogóle muszę głosić. Jak Boga kocham, tak to wyglądało. Wróciłam do niej, mówię, przepraszam, w ogóle muszę ci zająć 30 sekund. W ogóle i powiedziała mi Ewangelię. Oczywiście rozmawialiśmy dużo dłużej niż 30
30 sekund otwarta. Nie oddała życia Jezusowi, natomiast wierzę, że to było w ogóle ważne spotkanie w jej życiu. I wierzę, że ona spotka Jezusa. Kolejną rzeczą, którą gdzieś tam w swoim życiu z Bogiem usłyszałam od Niego, było to, że przez jakiś czas myślałam sobie, że tak powiem w cudzysłowie brać Chrystusa. Brać Chrystusa to oznacza dla mnie zaczerpnąć od kogoś jakiejś części Chrystusa. Nie potrafię wam tego teraz lepiej wyjaśnić. Że brać Chrystusa mogę tylko od pastorów i liderów. I to tylko z Kościoła Mocy oczywiście. I któregoś razu jadę sobie w ogóle z jedną, jak to się ładnie mówi, siostrą w Chrystusie. I w ogóle ona coś do mnie mówi i Duch Święty mówi do mnie, weź od niej Chrystusa. Ja sobie tak myślę w ogóle, ale jak? Przecież ona nie jest liderem. W ogóle wiecie. Ale dociera do mnie, że jest narodzona z Bożego Ducha. I mogę od niej wziąć Chrystusa. I od tego dnia zrozumiałam, że mogę brać Chrystusa od każdego z was. To są, wiecie, w ogóle bardzo proste, ale bardzo fajne rzeczy. Jedną z kolejnych rzeczy było to, że przez chwilę myślałam, na którejś modlitwie wstawienniczej dotarło, bo ja w ogóle tak podświadomie, wiecie, nie rozmyślałam o tym, ale podświadomie myślałam, że dostanę nagrodę w niebie za to, co robi Kościół Mocy. No wiecie, no czułam się częścią tego kościoła, no to tak sobie myślałam, nie? I któregoś razu na modlitwie wstawienniczej dotarło do mnie, nie, dostaniesz nagrodę za to, co ty robisz. I to też było dla mnie takie, wiecie, w ogóle, to ja jestem odpowiedzialna za moją nagrodę. Uwolniło mnie też ostatnio, jak na warsztatach proroczych w ogóle, Artur powiedział, że Bóg i tak nie ufa człowiekowi. To było w ogóle takie fajne. Dotarło do mnie, ale jazda, w ogóle Bóg i tak mi nie ufa. W ogóle Bóg ufa tylko sobie. I mnie to uwolniło, słuchajcie, naprawdę. To było dla mnie niesamowite. Myślę, że to chyba tyle z tego, co chciałam powiedzieć. A, jeszcze w sumie jedną rzecz. O takiej rzeczy bardzo nieduchowej. Haha. Bo jakiś czas temu pozwoliłam sobie w ogóle na to, żeby chodzić w stresie. W ogóle pozwoliłam sobie na to, przecież mogłam wziąć nad tym autorytet, tak? Ale nie zobaczyłam tego w porę i w ogóle pozwoliłam sobie na to. I któregoś dnia w ogóle Artur się mnie zapytał, co ty w ogóle lubisz? A ja taki ząk. W ogóle, ale jak co lubisz? W ogóle wiecie, przecież służyć trzeba, nie? Przecież w ogóle to, ale co lubisz? Co lubisz? Ja w ogóle miałam poważną rozkminę, nie? W ogóle tam powiedziałam, co zaraz będę robić? W ogóle nie powiedziałam, co lubię, bo powiedziałam, co zaraz będę robić, nie? Bo nie wiedziałam, co ja lubię. I na drugi dzień sobie przypomniałam, przecież ja w ogóle kocham pływać. Poszłam sobie, słuchajcie, na basen. Cały stres odszedł. I w ogóle wycilowana wyszłam z tego basenu. Dziękuję. Amen.